Czas na literkę D. Dolfin, czyli po angielsku delfin. Delfiny to prawdopodobnie najmądrzejsze ssaki. Mają smukłe, pozbawione futra ciała, podobnie jak ryby. Żyją od 30 do 50 lat i osiągają długość ponad 3 metrów. Duże płetwy popychają je przez wodę, a małe pomagają w sterowaniu. Istnieje ponad 50 gatunków delfinów, które występują w wodach na całym świecie. Ponieważ nie potrafią oddychać pod wodą, muszą wypływać na powierzchnię, by zaczerpnąć powietrza. Oto najbardziej rozpoznawany gatunek delfina – delfin butlonosy. By lepiej poznać te niezwykłe zwierzęta, trzymane są w oceanariach, gdzie uczą się wykonywać przeróżne i bardzo widowiskowe sztuczki. Ciekawe, że po takich ewolucjach nie kręci im się w głowach. Uczą się sztuczek, za które dostają nagrody w postaci przekąski rybnej. Na wolności żywią się głównie głowonogami i rybami. Rozwijają prędkość ponad 30 km na godzinę, więc polowanie nie sprawia im trudności. Porozumiewają się między sobą za pomocą dźwięków przypominających gwizdanie i klikanie. Są skore do zabawy i, jak widać, bardzo lubią przebywać z ludźmi. Zwierzęta te mają przyjazne oczy i wyglądają, jakby cały czas się uśmiechały. Ich przyjazny wygląd inspirował wielu pisarzy, którzy pisali właśnie o nich. Delfiny symbolizują wdzięk, swobodę, radość, wolność i siłę. Równie dobrze widzą w wodzie, jak i poza nią. Nie mają zmysłu powonienia, ale doskonale wykorzystują kubki smakowe i słuch do śledzenia i polowania na ryby. Można je nauczyć różnego rodzaju sztuczek, które przypominają zachowania ludzi. Klaszczą płetwami, robią fikołki, skaczą i kiwają głowami. A to ciekawe. Delfiny oddychają przez dziurę umiejscowioną na czubku głowy. Wypuszczane powietrze osiąga prędkość 160 km na godzinę, dzięki czemu mogą ponownie napełnić płuca w mniej niż 1/5 sekundy.